Cześć, z tej strony Zeus, nowa aktualizacja od Valve, trochę niespodziewana, bo dotyczy ona mapy The Mirage, lecz zwróćmy uwagę, co oni zaproponowali nowego. No i przechodzimy na serwer. Jak można zaobserwować, mapa The Mirage niczym się nie zmieniła, mamy nadal to samo, tylko wizualizacja, ale wizualne zmiany, ale zobaczmy tutaj, mamy jeszcze nowe schodki dodane. Z tej strony. Wcześniej tutaj była taka wąska deseczka, którą powinniśmy wejść i tutaj wejść rushem na B, tak? Teraz mamy ułatwiony rush na B pod tym względem. Możemy sobie spokojnie wejść po prostu po schodkach i rushować B. Ale tak jak mówię, no, większość ruszy kończy się właśnie w tym miejscu, bo wąskie drzwi. No i blokujemy się wszyscy, tak? Więc to tutaj nie zostało nic zmienione pod tym względem. Jednak mamy tutaj większe pole manewru pod względem wchodzenia, tak? Na tą pozycję. Kolejne skrzynki, nowy model skrzynek i nowe wejście, wcześniej drabinka. Po cichu możemy wejść, więc nie ma problemu, wchodzimy i jest git. Możemy też po cichu zejść, żeby nie było. To akurat się pośpieszyłem, ale da się normalnie zejść po skrzynce i po cichu można zejść, nie dając tutaj sygnału, tak, żadnego przeciwnikom, tak. Kolejny aspekt, wchodzenie na mida i mid mamy bardziej wyraźny, a mianowicie wychylanie na konektor. Tutaj było takie jeszcze czarne właśnie, właściwie wejście, tak, drzwi, które no po prostu troszeczkę zasłaniało nam CT, tak, CT jest granatowe, nie widzimy, troszeczkę ciemniejsze, więc wychylając mogliśmy nie zaobserwować CTK. Teraz jasna przestrzeń, łatwiejsze zobaczenie CT, gdy nawet mamy dorzuconego smoka. Również będzie nam łatwiej go zaobserwować, tak? Ponieważ mamy jasne u góry, widać czarną główkę, strzelamy w heada. To w sumie jest jeden aspekt na midzie, który został właściwie nie dodany, a usunięty. Kolejną usuniętą rzeczą, która wpływa również na lepszy po prostu widok, tak? Na midzie, jest usunięcie tutaj tego daszka, tak? Nie mamy daszka, nie mamy filara. Łatwiejsza widoczność, tak? Dalej możemy po prostu nie rozkojarzać się, tylko wcelować się w nida, wcelować się w okno, w konektor. No i w sumie tyle. Kolejny aspekt. Prześwitujące. Aktualnie prześwitujące, może nie, ale możemy strzelać przez słupki, nie tracąc damage'a, czyli zadajemy 100% obrażeń, ale możemy dalej po nich chodzić. To nie jest przezroczyste. Możemy spokojnie wejść, przejść i tak dalej. Ale, tak jak wspomniałem, to jest przebijalne w 100%. To było w sumie wszystko na midzie. Zwróćmy uwagę może teraz na bombsite A, na bombsite B. Jedynym tutaj, oprócz dodania skrzynki nowej, jest właśnie ławka, która została kompletnie zmieniona. Mamy takie dosyć kanciaste teraz miejsca. Możemy się wcelować dalej w shorta z tych pozycji, tutaj nie za bardzo za blisko, ale dalej możemy spokojnie za tą pozycją się chować. Wydaje mi się, że jest troszeczkę węższa i po prostu widzimy lepiej tutaj CTK może ustawiającego nas na defensie albo terrorystę po zaplantowaniu paki. Więc wydaje mi się, że troszeczkę została znerfiona ta pozycja, jednak dalej patrzenie tutaj domku z tej pozycji jest dalej OP. Dalej możemy spokojnie tutaj być wcelowani i wyczekiwać terrorystów puszujących, więc spokojnie dany angle jest dalej OP. W sumie tutaj nic ciekawego nie ma dodanych jeszcze oprócz marketu. Mamy dodane tutaj te półki, jednak niestety one nic nam nie wnoszą. Smoke rzucamy na wejście, kompletnie nic nie widzimy, więc one nic kompletnie nam nie wnoszą. Tyle tylko, że został podmieniony model i mamy inny po prostu model półki w tym miejscu. Tutaj w tym miejscu w sumie to żadnych zmian. Jednak na bombsite A, jak można od razu zaobserwować, znowu nowa skrzynka, znowu nowa skrzynka. Tutaj też będzie nowa skrzynka. I mamy nową bramę. Tutaj mamy kompletnie inną bramę. Na pewno łatwiej będzie zauważyć nam CTK, który tutaj stoi. No i w sumie najważniejszy angle dla zawodnika kryjącego bombsite A, bo ten gość zazwyczaj, jeżeli gramy retake na bombsite A, ustawia się właśnie w tej pozycji. A teraz, jak widać, zdecydowanie lepsza tutaj widoczność. Możemy łatwiej, naprawdę łatwiej, zdecydowanie łatwiej zabijać tutaj przeciwnika, tak? Gdzie po prostu się ustawiamy i widzimy wszystko. Ten kolor po prostu jest wręcz No bo może nie idealny, bo dalej mamy te modele pomarańczowe, takie żółto-pomarańczowe terrorystów, ale mamy zdecydowanie lepszą widoczność. Kolejny aspekt, który został właściwie dodany, to nie mamy tutaj takiego ostrego narożnika. Mamy tutaj zaokrąglony narożnik, co powoduje, że możemy rzucić mołotowa. Tak właściwie bez podchodzenia w ten narożnik. Mołotow ląduje oczywiście pod drewnem, nie musimy się ustawić w tym miejscu, żeby rzucić mołotowa. Ani jakoś tam przymierzać się, gdy tutaj mamy smołka, tam gdzieś mierząc sobie, nie wiem, od kwiatka, od jakiegoś tutaj tego, nie wiem, czy cokolwiek. Po prostu rzucamy go w biegu. I co najważniejsze, to było w sumie wszystko z wizualnych zmian. Taktycznie, tutaj jeszcze mamy troszeczkę inaczej zmienione, ale taktycznie kompletnie Mirage się zmieni, ponieważ mamy odblokowane skyboxy po całej mapie. Mamy możliwość niesamowitych pod względem na przykład retake'u na bombsite A. Możemy tutaj właśnie zline-upować smoke'a na odbicie na rampę. No troszeczkę przesadziłem, trochę bardziej w lewo. I możemy sobie po prostu rzucić smoke'a na odcięcie rampy. Już w takiej, powiedzmy, że fazie odbijania wchodzimy na CT, smoke'ujemy. Możemy rzucać właściwie wszystko, to wszystko przelatuje. Skybox jest troszeczkę wyżej, tak? Możemy rzucać właściwie wszystko. Minusem skyboxa nie rzucimy sobie za Edwarda naszego standardowego smoka. On poleci gdzieś w kosmos. Niestety, więc no trudno. Niestety tego nie będziemy mogli rzucić, ale będziemy mogli rzucić inny smok, który mogę wam pokazać od razu teraz. Rzucony tak mniej więcej, musimy trochę obok, żeby nie zahaczyć. Kolejny daszek. Nie mamy smoka na naszego pospolitego Edwarda, czy jak to jest używane u innych, nie wiem, Krzysiek, to jak tam wolicie, ale mamy już smoka takiego na przykład na odcięcie wizji z Edwarda. Innymi smokami, no, przelatującymi całą mapę, to jest dosyć śmieszne, ale jednocześnie, no, otwiera na pewno możliwości większe taktyczne. Mamy na przykład smok na apsy z bombsite B, no po prostu leci przez całą mapę, tak? Trochę przesadziłem, powinienem trochę dalej pobiec, ale no widzicie co można aktualnie zrobić. No, jest niesamowicie duża możliwość taktyczna teraz, żeby po prostu rzucać te granaty, smoki przez całe mapę. Mamy tutaj smoka takiego, mamy smoka na odcięcie B, gdzie gramy agresję na bombsite B. On jest bodajże taki. Mamy agresję na bombsite B, załóżmy, tak? I on nam tutaj głęboko smokuje. No niesamowicie wykorzystane, gdzie załóżmy mamy dwóch gości na bombsite B, albo nawet zaryzykować i puścić tylko jednego. I mamy dodatkowego smoka, dorzucać można tutaj go, tak? I nie ma problemu, tak? Z tą opcją. Gdzie grania tutaj agresywnie bombsite B jednoosobowo i na przykład mocniej wzmocnić bombsite A we trójkę i jedna osoba pilnująca mida, nie? Więc jest naprawdę bardzo dużo pozycji teraz otwartych do smokowania. Zobaczymy, jak to proste na wykorzystane. Na pewno będzie to wykorzystane, na pewno będzie to w przyszłych, może nie w przyszłych, ale w następnych już kolejnych zawodach będzie to wykorzystywane. W sumie to było wszystko z mojej strony. Dzięki za obejrzenie materiału. Tak jak w sumie w każdym filmiku, polecam polajkować mojego fanpage'a, tam na bieżąco dowiecie się o filmikach, o właściwie wszystkim, co u mnie słychać i tak dalej. Więc do polubienia, w szczególności fanpage'a, do polajkowania, do subskrypcji kanału. No i to było wszystko z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Cześć!